Podczas formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu razem z grupą alumnów, kolegów miałem okazję przez kilka lat posługiwać jako wolontariusz w przemyskim hospicjum. Pewnego razu zdecydowaliśmy się przeprowadzić wywiad z paniami pielęgniarkami do naszej seminaryjnej gazetki. Zadawaliśmy pytania o charakter pracy pielęgniarek, o to, jak ta ich posługa wygląda, ale także pytaliśmy o sens cierpienia, o to, w jaki sposób pomagać osobom chorym przeżywać cierpienie, w jaki sposób wspierać, jaki sens dla nich ma modlitwa. I także pytaliśmy o ten być może najtrudniejszy wymiar ich pracy, czyli zderzenie się z rzeczywistością śmierci. I te panie pielęgniarki powiedziały, że bardzo często jest tak, że osoba, która jest poważnie chora, która bardzo cierpi, mówi, że chce jak najszybciej odejść z tego świata. Panie Boże, zabierz mnie, bo już nie daję rady z tym cierpieniem, z tą chorobą, czy też z samotnością, ponieważ zostałam tutaj, zostałem pozostawiony przez rodzinę. Ale gdy dla takich osób faktycznie zbliża się moment śmierci i gdzieś to wyczuwają w swoim sercu, to wtedy mówią nie, nie chcę umierać, chcę zostać na tym świecie, nawet w cierpieniu, w męczarni, ale boję się śmierci. Ten strach przed śmiercią jest większy od tego cierpienia. I też zapytaliśmy, czy pamiętają panie taką osobę, która w taki sposób odchodziła z tego świata, że w sposób szczególny zapisała się w waszej pamięci. I od razu powiedziały tak. Była taka kobieta, która umierała nam na rękach, ale umierała zupełnie inaczej niż wiele innych pacjentów. Umierała pogodna, z uśmiechem i pełna nadziei i wiary w to, że za chwilę spotka ją coś pięknego i już nie mogła się tego doczekać. I po chwili ta pani pielęgniarka dodała, ale ta kobieta nie była wyznania katolickiego. Ona była innego wyznania. I po chwili jeszcze ta pielęgniarka kontynuuje. Wydaje się, że nam, katolikom, czegoś cały czas brakuje w naszej wierze. Moi drodzy, dzisiejsza uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa wskazuje na sens i cel naszego życia. Po co to wszystko? W czytaniu z Dziejów Apostolskich usłyszeliśmy: po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Wtedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba. Przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Chrystus wielokrotnie mówił: pójdź za mną. I Pan Jezus poprzez swoje wniebowstąpienie, powrót do domu Ojca, cały czas pokazuje ten kierunek. Ja jestem dobrym pasterzem, owce idą za mną. Pójdź za mną do nieba, do Królestwa Bożego. I Chrystus na kartach Ewangelii wielokrotnie odnosił się do tej rzeczywistości. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Teraz idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Chrystus mówi, że przyjdzie po apostołów niejako, zabierze ich do siebie, pragnie, aby jego przyjaciele byli tam razem z nim, w domu Ojca, gdzie jest mieszkań wiele. W innym fragmencie Ewangelii jest napisane: i powie król do tych po prawej stronie: zbliżcie się, błogosławieni mojego Ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od początku świata. To miejsce dla każdej, dla każdego z nas w niebie
jest przygotowane od początku świata. Na weselach, na różnych przyjęciach jest teraz tak, żeby dobrze usadzić gości, daje się karteczki, aby odpowiednio osoby, które się znają, siedziały blisko siebie, żeby się czuły komfortowo. Ktoś przychodzi, jest imię, nazwisko, to jest moje miejsce. Od początku świata taka karteczka z naszym imieniem, nazwiskiem, takie miejsce już tam na nas czeka. I każdy, kto ze względu na mnie opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć więcej otrzyma i będzie miał udział w życiu wiecznym. I życie wieczne odziedziczy. Te wszystkie trudy, wyrzeczenia, one nam tam zostaną wynagrodzone. Niekiedy ateiści czy wrogowie Kościoła mówią, że Kościół wymyślił sobie piekło, żeby straszyć ludzi i kontrolować, żeby trzymać ludzi w garści. I też po to wymyślił sobie niebo, związane z pewną nagrodą, z pewną obietnicą, żeby dawać złudną nadzieję. Kiedy popatrzymy na objawienia Matki Bożej w Fatimie z 1917 roku, dostrzegamy tam piękne dialogi. Podczas pierwszego objawienia z 13 maja widzimy dialog Matki Bożej z dziewczynką Łucją. W Fatimie Maryja powiedziała dzieciom, skąd przychodzi. Podczas pierwszego objawienia Łucja zapytała, skąd Pani jest? Na to Maryja odpowiedziała, jestem z nieba. Wtedy Łucja pytała dalej, a ja też pójdę do nieba? Maryja odpowiedziała, tak. Łucja drążyła dalej, a Hiacynta? Matka Boża odparła, także. Na to Łucja, a Franciszek? Maryja rzekła, również, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. W Fatimie Maryja mówi, skąd przychodzi i dokąd zaprasza te dzieci. I kiedy popatrzymy na treści objawień fatimskich, na te proroctwa Matki Bożej, widzimy, że one się spełniały. Maryja zapowiedziała koniec I wojny światowej, że wkrótce nadejdzie koniec. I tak się stało po roku. Maryja powiedziała tam w Fatimie, że jeżeli ludzie się nie nawrócą do Chrystusa, to grzechy doprowadzą do drugiej, gorszej wojny. I tak się stało w 1939 roku. Matka Boża w Fatimie 13 maja zapowiedziała zamach na papieża. I to proroctwo wypełniło się również 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra. Jan Paweł II został postrzelony, ale Maryja go tam ocaliła, ponieważ lekarze zauważyli, że ta kula, która przeszyła tułów papieża, dziwnym slalomem ominęła najważniejsze narządy. I potem papież mówił, jedna ręka strzelała, ale druga ręka tę kulę prowadziła. I moi drodzy, właśnie to wypełnienie tych treści z 1917 roku wskazuje na autentyczność tych objawień, że te słowa Matki Bożej były prawdą. Zatem to powinno umacniać naszą wiarę w to, że Maryja również mówiła prawdę o niebie, skąd przychodzi i dokąd zaprasza. Mnóstwo ludzi zastanawia się, jak wygląda niebo. Trudno dokładnie określić wygląd mieszkania w domu Ojca. Jedno jest pewne, tam jest przepięknie. Potwierdzeniem tej nadziei są słowa Jezusa Miłosiernego, które wypowiedział do świętej siostry Faustyny, gdy ta zachwycała się cudownym krajobrazem. To wszystko dla Ciebie stworzyłem, oblubienico moja, a wiedz o tym, że wszystkie piękności niczym są w porównaniu z tym, co Ci przygotowałem w wieczności. Jak będą wyglądały nasze ciała w niebie? W katechezach na temat teologii ciała święty Jan Paweł II odniósł się do zagadnień wieczności. Napisał, że w przyszłym zmartwychwstaniu ludzie odzyskają swoje ciała jako męskie i kobiece. Ciała, które na nowo połączą się z duszą, utworzą pełnię człowieczeństwa, ale już w odnowionym stanie, podobnie jak to było w przypadku ciała zmartwychwstałego Jezusa.
Tam będziemy również, tak jak tutaj, mężczyznami, kobietami, czyli zachowamy swoją tożsamość, swoją niepowtarzalną, indywidualną osobowość. Papież odniósł się też do słów Chrystusa. Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Wypowiedź Jezusa, wyjaśnia dalej papież, podkreśla, że życie w niebie będzie inne niż na ziemi. Ludzie jednak nie przeobrażą się w aniołów, ponieważ aniołowie to jest inna kategoria istot. Ludzie nadal zachowają swoją ludzką naturę. Mimo to nasze ciała będą bardziej uduchowione, to znaczy teraz na ziemi ciało ze swoimi słabościami i pożądliwościami niekiedy bierze górę nad tym, co w człowieku duchowe. Tam w niebie to duch będzie miał większą moc. W człowieku zostanie utworzony nowy układ sił. Co, gdy razem z nami dostanie się osoba, której nie lubimy? Na przykład teściowa, sąsiadka czy szef z pracy. Co wtedy? Tam nie będzie takiego problemu, ponieważ Pan Bóg wymarzy te wszystkie przykrości i zranienia, bo w niebie będziemy żyli czystą miłością, która nie pamięta złego. Tam w pełni będziemy miłowali bliźniego, tak jak siebie samego. Święty Paweł napisał o niebie: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Pan Bóg tym, którzy w Niego wierzą. Zatem, czy możemy sobie jakoś wyobrazić to szczęście nieba? Teraz zapraszam wszystkich do pewnego ćwiczenia. Proszę, żeby każdy przypomniał sobie najszczęśliwszy moment ze swojego życia. Najpiękniejszy dzień. Mamy teraz 20 sekund. Przypominamy sobie. I wyobraźmy sobie, że ten najszczęśliwszy moment, ta chwila, to jest ziarenko piasku. Małe ziarenko, które kładziemy na naszej dłoni. I teraz to ziarenko piasku porównujemy z całą kulą ziemską. Następnie to ziarenko porównujemy z całym Układem Słonecznym, z naszą galaktyką, z grupą galaktyk i całym Wszechświatem. I widzimy, jak jest małe w porównaniu z całym kosmosem. I właśnie to największe szczęście, które sobie być może przed chwilą przypomnieliśmy, jest takim maleństwem wobec ogromu szczęścia, jakie Pan Bóg dla nas w niebie przygotował. A co jest największym źródłem szczęścia w niebie? Obecność osoby, która nas najbardziej kocha, czyli Pana Boga. Obecność przy Bożym sercu. I na czym polega niebo? Niebo polega na tym, że tam kochamy i jesteśmy kochani. To jest źródło szczęścia, miłość nieskończona, niewyczerpana, najczystsza, najpiękniejsza, która nigdy się nie kończy. Pan Jezus zaprasza każdą i każdego z nas do nieba, w górę. Pójdź za mną, z wiarą, naszym życiem, pomimo naszych słabości. Odpowiadajmy na to zaproszenie Pana Jezusa. Amen.